Następny przystanek. Cmentarna. Cmentarna. Zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękujemy. Rondo Skubiszewskiego. Następny przystanek. Stadion Miejski.
Stadion Miejski.
Zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękujemy. Następny przystanek Bałtyk. Bałtyk, na tym morzem jesteśmy? Zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękujemy. No.
Rondo Caponiera. Następny przystanek. Zamek. Następny przystanek. Ratajczaka. Thank you.
Tajczakach. Następny przystanek Marcinkowskiego. Szanowni Państwo, dla wspólnego bezpieczeństwa przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękujemy. Marcinkowskiego. Następny przystanek Wrocławska. Następny przystanek, plac Bernardyński. Bernardyński.
Następny przystanek. Most Świętego Rocha. Most Świętego Rocha. Następny przystanek. Politechnika. Politechnika. Ale co ty mówisz teraz? Nie jesteśmy daleko na górze. Widzimy jeszcze na siedmicy. Nie jesteśmy. Jeszcze musimy trochę przejechać tramwajem. A ja nie wpiszę gdzieś tego. Następny przystanek. Kurnicka. No wiem, bo... Babcia, jesteśmy tutaj, a kiedy już piszę pod drzwiami. I babcia ciągle powtarza, że przyjdzie. Nie, już nic nie mówiła. No i ciągle mówi, że przyjdzie. Nie, ona mówi, że przyjdą chłopcy, bo ona już przyjdzie. Kiedy my wróciliśmy z Kaszub i byliśmy akurat na górce, trzeba było coś innym zobaczyć, by wezwała figurka. Oni byli na balkonie, figa leżała sobie na balkonie, po prostu się wspinała. A wczoraj powiedział Wiktkowi, że idziemy do chłopców. Figa, ja kruszyła. Czekają się, jak chwilę będziemy. Bo wtedy nas tydzień nie widziała. Jak nas tydzień nie widziała? No, wtedy, kiedy wróciliśmy z Kaszą. I wtedy powiedziała się, Figuś, idziemy do chłopców. Figa, na słowo chłopcy. Już zaczęła biegnąć do drzwi. Ona mnie nie widziała co jeszcze w nic. Ale to nie widziała dwa miesiące. Jakieś pieski pamiętają. No bo to wierzą. Jeszcze trochę trzeba. Dawcie mu cały czas i mówi, przyjadą chłopcy, to ona już stoi pod drzwiami. Czeka. Tylko ja właśnie powiedziała, że nic nie mówiła tej Gutkowi. No tak czuję. Ciekawe jak. Figa nie ma tutaj lewitującego nosa ze skrzydełkami, które przekazują informacje. Ale pies nie ma intuicji. Intuicja jest taką, że nie widzi, nie słyszy, nie czuje. Na pewno nie ma. Nic nie wie. Tak pod drzwiami, że wy dzisiaj przyjedziecie, bo mogliście równie dobrze. Ale nie robimy co. Jutro przyjeżdżam. No nie robimy co. Rozumiem. Nie, ale nie. Posłucham, jak się powie łapa. Możemy się na się sprawdzać, bo ona nie robimy. Tak, chcemy przełożyć Figutkowi łapkę z linią. To powiemy łapka. To wtedy Figo siada i chce dać łapkę. A na mnie o to chodzi. Więc Figa rozumie. Nie rozumiem tak jak
jak Filip mówi, że przyjedziemy o 16, no to ona nie wie. To jest 16. To jest 16, ale przyjedziemy, no to już wie. Nie ale nie wiem, czy przyjedziecie dziś, jutro, czy pojutrze. Tak? Nie wiem, ale wie, że przyjedzie. Babcia, dzięki za ładowany hajs. Babcia, dzięki za ładowany hajs. Zabieram. Konfiskuję. Konfiskuję. Następny przystanek. Baraniaka. 52. To dwa grosze. Zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękuję. Następny przystanek. Rondo Śródka. Szanowni Państwo, dla wspólnego bezpieczeństwa przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękujemy. Rondo Śródka. Thank you.
Następny przystanek Świętego Michała. Świętego Michała. Następny przystanek Łomżyńska. Szanowni Państwo, dla wspólnego bezpieczeństwa przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Dziękujemy. Łomżyńska.
następny przystanek. Miłosko. Miłostowo. Przystanek końcowy.